Witam w pierwszym temacie kursu podatkowej książki przychodów i rozchodów. Zanim przejdziemy do omówienia, czym właściwie jest podatkowa książka i po co ją tworzymy, co w niej wpisujemy, z jakich elementów się składa, to myślę, że warto na początek omówić, jakie mamy w ogóle formy rozliczania podatku dochodowego w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. I będę tu miała na myśli głównie działalność jednoosobową. Czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, ale także spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie. Kiedy rozpoczynamy prowadzenie działalności, czy to w formie jednoosobowej działalności, czy w formie właśnie jednej z wymienionych wcześniej spółek, musimy w pierwszej kolejności podjąć, zdecydować odnośnie kilku dość ważnych kwestii. Przede wszystkim będziemy musieli zdecydować, czy musimy Bądź czy chcemy być podatnikiem VAT. Oprócz tego będziemy musieli sprawdzić, czy w ramach prowadzonej przez nas działalności nie musimy czasem posiadać kasy rejestrującej, zwanej potocznie kasą fiskalną. I trzecia ważna decyzja do podjęcia, na której my tutaj będziemy się głównie w tym kursie skupiać, to będzie decyzja dotycząca formy rozliczania podatku dochodowego. W ramach tych wszystkich decyzji często wymienia się również ZUS, ale jest to bardziej procedura związana z rejestracją do ubezpieczeń społecznych niż możliwość wyboru. Dlatego o ZUSie powiem nieco później, a przede wszystkim skupię się na tych trzech kwestiach. I teraz pierwsza kwestia, którą będziecie musieli rozwiązać, pierwsza decyzja, to będzie ta związana z podatkiem VAT. My kiedy mówimy o podatku VAT, myślimy, że podatnikiem VAT jest tylko ten, kto dolicza podatek VAT przy sprzedaży. Tak nam się potocznie kojarzy. Natomiast zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, każda działalność, która prowadzona jest w sposób ciągły i dla celów zarobkowych tu mówię w skrócie o tej definicji w ustawie o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czyli sprzedaż w ramach takiej działalności. Natomiast niektóre jednostki nie muszą stać się Czynnym podatnikiem VAT, bo o takim mówię, mogą korzystać ze zwolnienia. Czyli podatnik zwolniony to potocznie ten, który nie jest podatnikiem VAT, no bo nie odprowadza VAT-u od sprzedaży. Natomiast podatnik VAT, którego my rozumiemy potocznie, to tak naprawdę czynny podatnik. I teraz zwolniony podatnik to taki podatnik, który, jak sama nazwa wskazuje, korzysta z jakiegoś zwolnienia. I może to być zwolnienie tak zwane ogólne, podmiotowe, w zależności od obrotu. Bądź zwolnienie przedmiotowe w zależności od czynności, od typu działalności, którą prowadzi. I tak na przykład nie, zwolnienie podmiotowe dotyczy większe, większości małych działalności, których obrót nie przekracza 200 tysięcy złotych. Mówię prawie wszystkich, ponieważ są działalności, typu działalność doradcza, która z tego zwolnienia skorzystać nie może. Natomiast na przykład lekarz, który prowadzi czynności służące profilaktyce. Zdrowia może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, czyli ze względu na czynność, której dokonuje. Czyli nie musimy koniecznie na początku, czyli w momencie kiedy zakładamy działalność, stawać się podatnikiem czynnym VAT, czyli tym potocznie zwanym podatnikiem VAT po prostu, tylko możemy skorzystać ze zwolnienia. Bo czynny podatnik VAT, w przeciwieństwie do zwolnionego, nalicza podatek VAT przy sprzedaży. I teraz ja tutaj, w ramach tego kursu i w ramach tego tematu, oczywiście nie mogę Wam omówić wszystkich zwolnień, zasad korzystania z tych zwolnień. Zapraszam Was do kursu, który nazywa się Kurs Podatek VAT w obrocie krajowym. I w temacie trzecim i czwartym tego kursu tłumaczymy, jak zdecydować, czy możemy skorzystać z jakiegoś zwolnienia z podatku VAT, a także zastanowić się, czy nam się to opłaca, by skorzystać z tego zwolnienia. Dlatego, że czynny podatnik VAT nie tylko dolicza podatek VAT przy sprzedaży, ale ma prawo odliczyć podatek VAT przy zakupach, czego podatnik zwolniony nie może zrobić. Więc mogą być sytuacje, w których nam się bardziej opłaca być czynnym podatnikiem, czyli tym potocznie rozumianym podatnikiem VAT. O czynnym podatniku VAT z kolei mówią pozostałe tematy w ramach tego kursu: Podatek VAT w obrocie krajowym. Dlatego gorąco Was zachęcam do przejrzenia tego kursu Kurs Podatek VAT w obrocie krajowym przed angażowaniem się w ten kurs podatkowej książki przychodów i rozchodów. Dlaczego? Dlatego, że ewidencja operacji czyli ewidencja przychodów i kosztów dla podatnika VAT czynnego jest nieco inna w podatkowej książce przychodów i rozchodów niż dla zwolnionego. Chodzi o kwoty, które bierze się pod uwagę. Oprócz kwestii związanych z podatkiem VAT, będziecie musieli również podjąć decyzję dotyczącą kas rejestrujących. Jeżeli chodzi o decyzję dotyczącą kas rejestrujących, to jest ona, czy musimy ją posiadać, czy też nie. Zgodnie z polskimi przepisami, każdy, kto dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadać kasę rejestrującą. Ale oczywiście od tej zasady są wyjątki w formie zwolnień. Może to być zwolnienie podmiotowe, czyli od wysokości obrotów na rzecz osób fizycznych na rok, przedmiotowe, czyli w zależności od czynności, e, które dokonujemy w ramach działalności. Na rzecz osób fizycznych, oczywiście, które są wymienione w ramach załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej i takie mieszane dotyczące udziału tych obrotów zwolnionych w całkowitym obrocie. I znów, no tutaj nie będę mówić bardziej szczegółowo na temat tego, kiedy i kto ma obowiązek, a kto nie musi posiadać kasy rejestrującej. Zapraszam Was ponownie do tego kursu Podatek VAT w obrocie. Trajowym, do tematu dziesiątego, w którym dokładnie omawiamy tą kwestię. I znów, mówię o kasie fiskalnej przed kwestią podatku dochodowego, ponieważ w zależności od tego, czy będziecie musieli posiadać kasę rejestrującą, czy też nie, takie dowody będziecie księgowe stosować przy ewidencji operacji w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Mówimy tu o raportach do, dobowych z kasy rejestrującej, bądź o innych formach ewidencji, sprzedaży przychodu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli już kwestie VAT-u i kasy rejestrującej rozwiązaliście, to możecie przejść do decyzji dotyczącej podatku dochodowego. Ponieważ tu też mamy różne formy rozliczania podatku dochodowego i właściwie ten temat na tym się będzie opierał. I ile jest właściwie tych form? Pierwszą, którą tu chcę omówić, to są księgi rachunkowe. One tak nie do końca są formą rozliczania podatku dochodowego, tylko formą ewidencji operacji, nie, które dzieją się w jednostce. W ramach ksiąg rachunkowych prowadzimy ewidencję dla celów bilansowych i dla celów podatkowych. Jest to najbardziej skomplikowana ewidencja, ale chcę poruszyć tę kwestię ksiąg rachunkowych tutaj, ponieważ bardzo często... Osoby mylą, czy powinny uczyć się podatkowej książki przychodów i rozchodów, czy może zasad ogólnych i ksiąg rachunkowych właśnie, które zostały omówione w ramach kursu podstaw i kursu rachunkowości średnio zaawansowanej. Więc tu poruszę tą kwestię jeszcze raz. Żeby wyjaśnić, dlatego ją tutaj dodaję. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o formy opodatkowania tych jednostek, które wymieniłam wcześniej, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółek cywilnych, itd. Tak to tu mamy, mamy takie formy jak kartę podatkową, ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy. I te cztery będziemy tutaj dogłębnie badać w ramach tego tematu. Zanim jednak przejdziemy do omawiania każdej z tych metod, z tych form opodatkowania podatkiem dochodowym i rozliczania podatku dochodowego, musimy zrozumieć, jak ustawodawca odnośnie tego podatku dochodowego rozumie działalność gospodarczą, czyli pojęcie działalności gospodarczej.